MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Don Casio, siema. Ale wyprowadziłeś z równowagi tego Pawła Tyburskiego. On się sam wyprowadził. Mi się wydaje, że on jak słyszał te seplenienie swoje, to sam się wyprowadził z równowagi i wypierdolił, bo nie chciał się kompromitować. Mówił, że pomówiłeś go. No, on mówił o pomówieniach, potem kurwa pierwsze co przyszedł na zadymę naszą i mnie pomówił. No to jest odklejony typ, kurwa, naprawdę. Ja nie wiem, co oni wstrzykują, ale naprawdę ci, co kurwa wiemy i sami się przyznają tego, że się kurwa sterydują, oni są odklejeni, kurwa. Oni im tam styki pali te kurwa środki, naprawdę. A skąd ty wziąłeś te informacje z tego disa o tym, co mówiłeś, to za co się wkurzył Paweł Tyburski? Powiem na rozprawie, jak mnie już Paweł dzisiaj zgłosi na policję. Pójdę na wyjaśnieniach i powiem. Skąd? A powiem ci więcej. Paweł powiedział, że jak wyszedł ten diss, no nie, to on rozmawiał ze swoim prawnikiem i specjalnie zadał ci te pytanie na konferencji, żebyś to potwierdził i no to będzie, wiesz, dalej w sprawie, nie? Zajebiście, ja pierdolę, ale zajebiście. Ile ty już masz spraw w tych frikach? Nie, teraz mało. Teraz już jestem coraz poważniejszym gościem i dojrzalszym. I biznesmenem? Nie pakuję się w jakieś głupie kłopoty, ale takie debile to czasem dla atencji, wiesz. Nagle, wiesz, wielkie prawilniaki, a nagle na policję idą i, kurwa, cię zgłoszą, nie? Ale Paweł ostatnią, nigdy nie był prawilniakiem, nie? Ostatnią sprawę, no, kuchuja mi lata. On, nie wiem, kim on w ogóle był. On się uważał za kogoś kiedyś, ale cały czas mu się zmienia, bo jakiś doradców ma, że teraz mu kazali populizmy z YouTube'a, kurwa, czy z Google czytać, wiesz. I on teraz wszystkich będzie umoralniał. Ty zjebany, ty nie pomawiaj, bo wyjdę z programu, a pierwsze, co robi na programie, pomawia. Że ktoś komuś, kurwa, walił konia. A gdzie to jest? A no nie wiem, zobaczcie se, kurwa. I ogólnikami napierdala. No zjeb totalny, naprawdę. Nie lubię takich, kurwa, gości. Kurwa, tak jeny. Wtedy patrzę na je na pizdy i mówię, gdzie jego męskość, kurwa, nie? No bo jak chłop coś mówi, to pokazuje. Piękne mamy te afery w Freak Fightach. Piękne, co? To już zajebiste. Super. Casio, pojawiła się ta zła krew z Pawłem. Ty się zdziwiłeś, że on wyszedł i wstał w ogóle z tego panelu? Nie, no to jest dziewczynka przecież. Ja wiedziałem, że on będzie jak pizda chodził obrażony, kurwa, i wracał. Bo to pizdę od razu poznasz. Od razu po mordzie poznasz, nie? I ja wiem, że to jest pizda. I ja wiedziałem, że on będzie wychodził. On myślał, że na mnie wpłynie, że ja, kurwa, mu nie powiem prawdy w oczy. Disa posłuchał i pokazał tym, że to jest sama prawda w tym disie. Wszystko, kurwa, jest prawdą. I on się, widzisz, nie chciał słuchać, bo ja bym się, kurwa, rozganiał. I on dlatego te wyjścia robił. Bo nie chciał słuchać prawdy o sobie, jak kiedyś się, kurwa, zabawiał. Taki miał klawy plan na siebie. I tyle, no. No spoko, no. Jakby się przyznał, pewnie by mu ludzie wybaczyli, nie? Skoro, kurwa, umieli Natsu wybaczyć jakieś kamerki, no to temu też by, kurwa, wiesz, wybaczyli, że ruchał stare baby, a nie młode, nie? Wiesz. Ty, ja nie wiem, bo ja nie czuję alkoholu, masz oczy, jakbyś był totalnie najebany ogólnie. No to zajebiście, ja jestem najebany życiem. Lubię ten stan i uwielbiam ogólnie wprowadzać się w ten stan. I euforii, dlatego, tak? Dlatego nie rozumiałem, czemu kiedyś w ogóle piłem, nie? Bo ja umiem się wprowadzić, czasem mnie pytają ludzie, jak ty dajesz radę z tymi najebusami, ale ja zmieniam sobie. 2 godziny, dopóki są trzeźwi, rozmawiam, bo przeważnie spotykam się z ciekawymi, wartościowymi ludźmi. Jak się najebią, to sobie robię żarty już z nich, temu coś na ucho i sobie patrzę, jak kabaret się odgrywa, potem co innego, zawsze mam po prostu plan. Albo się tak mącisz, tak? Albo się wprowadzam w ten ich stan najebania i udaję najebanego i gadam z nimi, albo, wiesz, się przekrzykuję, bo najebusy ostatnio zobaczyłem to. Ja pierdolę. Ten pierdoli monolog i oni się w ogóle nie słuchają, ani wygadają z sobą. Ja mówię, ja pierdolę. Jak ja to kiedyś robiłem, to tragedia. No, to zmarnowany czas. Ale ja umiem się wprowadzić w ten stan, tak jak widzisz. Widzę, no dobrze. Nie żartuję dzisiaj, najebałem się po prostu. Nie, no bo nic nie czuję, ale stary bym wyczuł, bo uwierz mi, że zawsze wyczuję. O, nie, pewnie są tacy, kurwa, ja widziałem tacy agenci, co jakieś te, kurwa, spryskiwacze, gumy, kurwa. Na stary smrodu nie przykryjesz, nie? Mi się taki wydaje, że kiedyś jechałem z takim, kurwa, kierowcą mocno najebanym. I mówię, kurwa, no on jest najebany, a nie czuć nic, ale ja widziałem, ile on miał przygotowane gumy, tu jakieś to, spryskiwacze. Mi się wydaje, że da radę. Słuchaj, jak ocenisz ostatnie ruchy Pawła Jóźwiaka? Bo dzisiaj na konferencji, no, ja widziałem to wszystko.
Kurde, chyba ciężki czas czeka Pawła. Ciężki w czym? No po jego ostatnich ruchach, po tym, co dzisiaj się wydarzyło na konferencji, po tych słowach na panelu. Nie będę tu mówił, bo to są P-wordy. Potem jest jakiś tam, ktoś tam wstawił na Twittera, jak odpycha Hellboya, jak on zszedł ze sceny. Widziałeś to, czy nie? No tego właśnie nie widziałem. No pogadam na pewno z Pawłem, ale może go, nie wiem, może... Nie wiem, naprawdę dopadł go ten kryzys wieku średniego i wszędzie chce przed kamerą biegać, no bo też jak zobaczyłem to z Jackiem, wiesz, gdzie ma swoją federację sportową i ja byłem u niego teraz jako gość, może kurwa, wiesz, go poniósł melanż i jeszcze nie wyczerpiał ile tak lata, nie wiem, no, bo wiesz, no, tam się bawił grubo, to widziałem, ja samolotem wróciłem i teraz przyjechałem autem tutaj, bo miałem, wiesz, disa chciałem nagrać, więc ogólnie by mi się opłacało tu zostać, bo to obok była gala Fenu, a wiem, że on tam leciał, to może jeszcze nie wyczerpiał i takie ruchy, no bo to jak zaatakował Jacka z głowy, 5 dni przed galą, to było nieodpowiedzialne, ale jeszcze z nim nie gadałem, no to pogadam z nim, nie? No uważam, że to nie było odpowiedzialne, tym bardziej, że jest prezesem Sportowej Federacji, tu jest zaproszony, jak będzie tak odpierdalał, to dostanie zakaz na Prime'a i tyle, no. Będziemy mieli pierwszego gościa na liście i chuj. Zdjęcie Pawła Jóźwiaka, ten pan nie wchodzi? No tak, no bo jak będzie się tak zachowywał, no to ja nawet nie widziałem tego, jak mówisz, że jeszcze innych ludzi poza zaczepiam. No, o to nie jest tak, że ja to pierwszy powiedziałem, tylko to już jest jawne, no nie, bo już to no ja tego nie widziałem, no byłem zajęty swoją konferencją i potem swoim panelem, ale no to mówię, no nawet to z Jackiem, gdzie byłem świadkiem, to uważam, że to nie było odpowiedzialne, wiesz, gdzie on ma za 5 dni swoją walkę, a ten pierdala się głową niego. Jacek jest niezniszczalny. No Jacek jest akurat niezniszczalny, to akurat fajne, nie, ale... Wiesz, no Paweł też niech ogarnia, bo jak nie, to kurwa zakaz dostanie na Prime'a i tyle, nie? Dom Modynysa? Wiadomo, pani Grażynka przygotowała mi jeszcze taki agresywny na galę. Dzisiaj go miałem założyć. Agresywny? Ale taki bardziej agresywny. Ale pomyślałem, że będę dzisiaj ofensywny, bo ta szmata mnie wkurwia, dlatego Disa wczoraj nagrywałem na niego. No i mówię, dobra, ten delikatniejszy ubiorę, tu będę agresywny, będzie się kontrastowało jakoś to. Dobra, słuchajcie, to co, zapraszamy Was na galę w sobotę do pay-per-view. 21 października, pay-per-view, zakupujcie i rozpierdalamy. Deklasacja pełna będzie, kurwa, od pierwszej rundy. Dzięki, tak. Trzymaj się. Dzięki. A, jeszcze nie, czekaj. Widziałeś walkę Logan Paul kontra Dillon Danis? Ale nie widziałem tej walki. Nawet no stary, słyszałem o dymach, tam było ale... robione Hollywood. Serio, a no to zajebiście. No to obejrzę to i teraz deklasację robię na tej dziewczynce tyburskiej. I potem kurwa Logana i Paula, tak? Jake'a i Logana mogę kurwa pierdolnąć w beret. Trzymaj się. Dzięki. Siema. Hej.